W roku 2010 Wiktor, mój syn, pojechał na kampy. Taka impreza kościelna, coroczna, wakacyjna dla młodzieży, zjazd, wykłady, muzyka, bardzo fajne miejsce, budujące. Wiktor pojechał na kamp. Po raz pierwszy właściwie był sam na kamp, no, był z siostrą starszą, ale on miał wtedy 13, a ona miała 16, więc wiecie jak to jest, no nie w takim wieku. W każdym razie mieli osobne namioty. Ja byłem w zupełnie innym miejscu i jechałem na kamp, bo Wiktor z kampu miał jechać jeszcze do Finlandii, na taki obóz klaserski dla trenersów. Wtedy to obóz był w Finlandii i Wiktor tam zapisałem. Pamiętam jak wysłałem wniosek na ten obóz do Finlandii, na trenersów. To tam była taka rubryka, żeby napisać, że zgadzam się na leczenie za granicą, szpitalne, operacyjne, w razie gdyby tam coś było. Pamiętam, że pomyślałem sobie, co się może stać, czy siedzi na wyjazd zorganizowany, jak jest nic szpitalny, nawet nie wziąłem tego w ogóle pod uwagę. Finlandia, operacja, kto to w ogóle widział? W każdym razie pojechałem na ten kamp. Na kampie Wiktor się bardzo, bardzo mocno zatruł. Nie wiem czym. Przypuszczam, że był to paprykarz, który taki paprykarz chrześcijański, czyli taki wegetariański. Który leżał na namiocie, było bardzo gorąco. Było bardzo gorąco i po prostu on tam sobie leżał w tym namiocie, potem sobie pęczniał, więc on sobie bakterie. Wszystko było takie, wiecie, fajne. A Wiktor, jak to Wiktor, jego się naprawdę, może nie pamiętasz, było bardzo lubię. To otworzył go, pewnie buchnął jakimiś gazami. Nawet pewnie nie poczuł, grudzi nie pamiętasz. No i zjadł. Wiecie, zamknął się bardzo poważnie. Wrócił do mnie tam takie informacje, że tam coś nie źle, że się źle czuje, że ma jakieś biegunki, że są jakieś słaby, że mało pije, że w ogóle że się bardzo, bardzo źle czuję. Pamiętam, jak jechałem już do niego na kamp, zatrzymałem się w Koserek nad jeziorem Powickim, tam chwilkę, żeby odpocząć. I miałem ruszyć w drogę około godziny, gdzieś chyba koło północy, czy może około pierwszej nocy. Stałem w samochodzie, Wiktor do mnie zadzwonił na komórkę i mówił, że tato po prostu przyjdź, bo się tak źle czuję. Już nie daje rady, on już parę dni się leczył. Chodzi do lekarza, nadali jakieś tam leki, jakąś nospę, jakieś tam leki, jakieś dziwne. Obserwowali, wykazali mu pić wodę, leczyć w łóżku. Wiecie, to wszystko było na nic. On po prostu chodził, niby był zdrowy, a nie był zdrowy. I czuł się coraz gorzej. I kiedy on mnie zadzwonił, wtedy taki był bardzo smutny, że widziałem po głosie, że jest bardzo źle. Że się już bardzo źle czuje, że sobie, bo Wiktor jest bardzo odporny w ogóle na jakieś tam cierpienie, na ból. Już on choruje na astmę od dziecka. I po prostu kiedy już mi to powiedział, że się bardzo źle czuję, to widziałem, że jest bardzo źle. Jechałem, po prostu wrzuciłem wszystko. Nagle obudziłem się, że byłem bardzo wypoczęty, pomimo, że nie spałem tutaj w ogóle. Ruszyłem w drogę, tam przez Konin, tam w górę do Zatonia, tam przez Spiłę. I pamiętam, że całą dobę się modliłem. Modliłem się tak mocno za niego, żeby Pan Bóg po prostu dał mu siłę, żeby nic się nie stało, żebym zdążył do niego dojechać. I nigdy nie miałem takiej troski o niego, nigdy. Wiele razy walczył o oddech i kiedy miał astmę, o takiej duszności. Jakoś nigdy nie czułem takiej presji, że może być z nim aż tak bardzo źle. Ale wtedy czułem tę presję bardzo, bardzo mocno. I kiedy dojechałem już do Zatonia, była godzina dziś o 4 nad ranem, kiedy wszedłem do jego namiotu, w namiocie po prostu było czuć, wiecie, acetyn po prostu. Człowiek, który po prostu widać, że jest chory, że jest odwodniony. Rano w piątek, czym prędzej, zapewne sam odjechałem z Lodowska do szpitala. Zbadali go, powiedzieli, że on musi od razu być na oddziale, że jest bardzo odtrudniony, co widać było po języku. Język był bardzo biały i to jest rzekomo dowód na to, że człowiek jest bardzo odtrudniony. Został na oddziale, powiedzieli, że Finlandia, a do Finlandii był wyjazd w sobotę na drugi dzień wieczorem, czyli tu jest piątek, on jest w szpitalu, a na drugi dzień jest wyjazd do Finlandii, na Kampali, wiecie, no wszystko załatwione, fajne miejsce, fajna impreza po prostu, no tylko jechać, no nie? Lekarz mówi, Finlandia sobie możemy wybić z głowy, tu piątek wieczorem, w sobotę rano pojechałem do niego do szpitala. Lekarz mówi, że no wie pan, no dobrze się czuje, nawodniliśmy go, podnosi się wszystko bardzo dobrze, już biegunki już nie ma. Myślę, że może będzie szansa, żeby pojechał do Finlandii. No to fajnie, że będzie do Finlandii, no bardzo się to cieszyłem. I chciałem przyjechać do niego po południu, zawiesz go pan do domu i pogadamy jeszcze po południu. No pojechałem do tego Zatonia, tam do ten kamp, tam pogadałem tylko z ludźmi. No i po południu przyjechałem z panią z Czuchami i w ogóle do szpitala. Poszedł lekarza dyżurnego. Lekarz dyżurny mówi, że jest zdrowy, musi trochę pobrać leki, jest troszkę zaadukty, nikt nie je teraz nic ciężkiego. Finlandia, jak najbardziej nie jeździ do Finlandii. Rozpoznanie, Mierzyc, tam jelit. No to okej, fajnie, cieszę się bardzo, że jeździ do Finlandii.
No to wiecie, przyjechał na ten kamp, wiadomo, no nie mógł jeść, bo wszystko gola, właściwie to jest wszystko gola, gdyby to cofali, nie mógł, wszystko było takie nie do jedzenia. Nawet nie mógł bardzo pić. Nie miałem też żadnych wyśleków takich na żołądek, żeby mu dał się jakoś nospę, coś odpoczywego. W autobusie do mnie jakieś dziewczyny mu dawały jakieś leki. No i pojechał do tej Finlandii nieszczęsnej, chociaż tatuśka się zwalnia. Mówi, tato, może nie pojadę, ja się czuję, a może mi się pogorszy. Jedź, są z tobą opiekunowie, jest tą telefon, ja będę do ciebie dzwonił, gdybyś do mnie dzwonił. No i pojechał do tej Finlandii. W autobusie, ja czytałem, miałem zwykły kontakt SMS-owy. Jak już napisał do mnie, chyba Złotwy, czy może zjeść... Co było? Nie, czy chciałbym zjeść... Chciałbym zjeść coś takiego, być no, niedobrego po prostu. Pomyślałem sobie, że skoro to chce zjeść, to jest dobrze po prostu. Czyli chyba to tylko lepszyło, że skoro on chce jeść i jeszcze... Chipsy tam z czymś takim jakimś świstem, wiecie, po prostu. Ja bym chciał po prostu zjeść. Tak, i no po prostu wiecie, więc myślę, że jest dobrze. No więc dojechaliśmy do tej Finlandii, wszystko się fajnie ułożyło, już wiem, że ożył, SMS-y, że za chwilę desant na prom, potem desant z promu, wiecie, no bardzo fajnie, nie? I pojechałem na ten chrzest, o którym właśnie wcześniej mówiłem, bo tutaj zagrałem na tym chrzcie tej dziewczyny. I na tym chrzcie sobie tam, była sobota wczoraj, pamiętam, że sabat witali, sabat żeśmy żegnali. Tak, i... No i dzwoni do mnie o tej grupie pastor Mariusz Krok. Mariusz, słuchaj, no jest ta sprawa trochę nieprzyjemna. To minęło parę dni, wyminęło gdzieś chyba, on wyjechali w sobotę z Zatonia, więc byli tam gdzieś chyba w środę, czy we wtorek byli tam, a w piątek była ta cała akcja. To był piątek. I on do mnie dzwoni, żebym się nie przejmował, że jest nowym złą wiadomość, ale nie, że to będzie bardzo zła. No mówię, o co chodzi? No, bo jest na Wiktorze w szpitalu. No miał bardzo poważne takie ataki, taki silny atak po prostu bólu brzucha i po prostu tam lekarze, tam parę to jest taka impreza międzynarodowa, byli lekarze z Niemiec, wiecie, tam z Holandii, z różnych państw, z Polski w ogóle, nie? I wszyscy go zbadali i stwierdzili, że po prostu musi koniecznie jechać na oddział. Zawieźli go do Tampere, tak? Nie, do Iwaskila, do miasta Iwaskila, do szpitala, gdzie po prostu jakieś tak dziwne okoliczności, że byli mu niby badania. I nagle Wiktor znalazł się na stole operacyjnym, wiecie. Ja, no mnie mówi, że wiemy już, że ma perforację warostka roboczkowego, że już to miał w Polsce, już to w Polsce miał. Tylko go w Polsce nie rozpoznano. Cud mu taki w tym wszystkim, kiedy już to się zakończyło, żeby trochę to stracić, skrócić. Po prostu on miał już perforację, on miał wrostek już w Polsce, oni nie rozpoznali. Natomiast kiedy się zrobiła ta perforacja, tam zaczęło się tam coś dziać, to jemu się to tam coś odrobiło, się coś, ta błona, która... Oczywiście myśmy się modlili za niego cały czas, żeby wszystko było dobrze z nimi przez tej drodze. Która ta błona po prostu jak gdyby zapobiegła zakażeniu. No ale w końcu tam coś się robiło jednak z tym dorostkiem i oni go zeparowali, no na brzuchu ma taką dziarę, że po prostu wiecie, ja zobaczyłem na brzuchu taki śnik po prostu, wiecie to już później. Ale wiecie, po prostu jak gdyby co jest tym wszystkim no, cudowne, no bo mówimy o cudzie życia po prostu. Lekarz powiedział, że to było pół godziny po prostu. Jeszcze gdyby tam został, to już by nie było w ogóle co operować. Po prostu by umarł tam na miejscu, na wypełnieniu obszernej po prostu i byłoby po wyktorku. I dzisiaj by to ze mną, nie wiem, na gitarze, nie siedział ogromnie. No. I wiecie, po prostu najciekawsze jest to, że w tym wszystkim, w całym tych kłopotach i tak dalej, w tych problemach z tymi bólami, z tym zatruciem, z tą operacją i w ogóle całą tą zadymą, bo muszę do Polski przywieźć, wiecie, to naprawdę masa takich rzeczy się działo. Ale Wiktor sam powiedział, że widzi to po prostu jako doświadczenie takie, które go bardzo dużo nauczyło, że właściwie wiecie, no to Pan Bóg decyduje o tym, nie? Co z nami będzie, kiedy umieramy, kiedy żyjemy. Ja wiecie co, trzy razy miałem na kolano parę operacji. Zawsze pod narkozą, bo nie lubię tych takich, wiecie, w tym roku, nie? Narkoza. I wiecie, kiedy wszedłem po raz pierwszy na operację pod narkozą, to pamiętam, leżałem tam na takim łóżku, na takim korytarzu, dali mi drugiego Jasia. W pewnym czasie się modliłem. Może to nie wiem, co będzie, bo oni mi się obudzą po prostu, nie? Tyle o tym czytałem, że ludzie się nie budzą, jakieś śpiączki, jakieś rzeczy, ale Panie Boże, jeżeli się nie obudzę, nie mam do Ciebie żalu po prostu. Przebacz mi wszystkie moje świństwa, moje podłości w życiu po prostu. Jeżeli Panie Boże uzna, że jestem zbawiony, chwała Tobie, chcę być zbawiony. Ale Panie Boże, nie mam na to wpływu. I wiecie, rzeczywiście człowiek, który jedzie pod narkozę, nie ma po prostu wpływu na nic. Po prostu ktoś Ci usypia, może Ci wyciąć pół nogi, całą nogę, serce, wątrobę, co tego chce po prostu. I się nie obudzi, i nawet nie wiesz, że się nie obudzisz. Nie? Nawet nie wiesz, że się nie obudzisz. Tak wiecie, po operacji
wybudzenie człowieka zależy od wielu rzeczy. Zależy między innymi od chemii, nie? Bo oni szybko, myślę, dużo takiej taki farmakologii, takich leki wzbudzających, nie? I to jest prawda, że to od tego dużo co zależy, ale czy nie jest tak, że to Pan Bóg decyduje o tym? Niezależnie od tego, co leki ci dadzą, czy ci nie dadzą, czy mniejsze, czy większe dawki, to Pan Bóg decyduje o tym, że po narkozie budzisz się, to Pan Bóg decyduje o tym, że budzisz się wcześniej rano, kiedy stajesz, prawda, do pracy czy do szkoły. Wiecie, po prostu Bóg jest niesamowity. Nie można tego po prostu pomijać w naszym życiu chrześcijańskim, bo od Boga zależy wszystko to, co się dzieje w naszym życiu. Na czele z tym, że po prostu się budzimy po prostu po świcie każdego ranka. I mamy szansę na to, żeby się zmieniać, żeby Bogu sobie życie oddawać, żeby nasze grzechy wyznawać, żeby zmieniać świat. Nie jest to cudowne? Pan Bóg decyduje, prawda? Więc wykorzystujmy to. Zagramy teraz pieśń. Jest to również pieśń katolicka, stara pieśń katolicka, która ma tytuł Mój Bóg. Jesteście zmęczeni? Nie. My też nie. Płaczące dziecię.